Witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie. Witam hodowczynie i hodowców. Znajdujemy się w hodowli pana Jerzego Tarasiuk, hodowcy, którego bardzo mocno znacie. Panie Jurku, sezon 2024 to wygrana przede wszystkim na wspólnym gamniku rogowo jako pierwszy gołąb as i drugi gołąb z finału. Drugi z finału. Znaczy tam inne były też dalej też. Dokładnie. Drodzy hodowcy, mieliśmy ostatnio aukcję pana Jurka 12 gołębi. I to miało być wszystko, więcej gołębi miało nie być. Lecz ja pana Jurka poprosiłem o jeszcze jedną aukcję, pan Jerzy się zgodził, za co ja serdecznie dziękuję. Ale panie Jurku, co to za gołębie na tej aukcji się pojawią, bo tylko będzie ich 8. To jest ostatnia aukcja, zaznaczam. Tak, no będą to głównie gołębie z Leo Hermansa. Będą to gołębie z gołębi, które zdobywają nagrody na wspólnych gołębnikach. W tym roku sezon był ciekawy, bo były loty wymagające, loty pod wiatr. Loty, które tak naprawdę na wszystkich wspólnych gołębników wymagały bardzo dużo. To są głównie gołębie, mój stary szczep, plus te gołębie z Bolta, z Leo Hermansa. To są wspaniałe gołębie i one zawsze, zresztą tam będzie w załączniku, ile z tej złotej pary, to z tego Bolta, ile tych gołębi było, ile nagród one już zdobyły, zarówno w Polsce, jak i za granicą, nawet począwszy od Sun City, nie, to tam też. Więc tego duże było zainteresowanie. Aukcja osiągnęła zamierzony cel, bo głównym celem było właściwie przypomnienie się dla starych hodowców, że Jurek jest, żyje, bo ja przedtem byłem bardzo aktywny i na wystawach, i na imprezach. Teraz już trochę mniej. A dla młodych pokazać, że jeszcze stary też może kiedyś namieszać. Także no, było duże zainteresowanie. Hodowcy jeszcze dzwonią, czy więcej nie mam. A że najwygodniej jest zrobić poprzez Pigebook, bo oni zabiorą, dowiozą, ja nie mam kłopotu, oni wezmą gołębie, zrobią zdjęcia, dla mnie taka opcja pasuje. Będzie to ostatnia w tym roku, to jest akurat w ręku trzymam młoda z tamtego, późna, z 23 roku, choć już była w tym roku, dała jednego młódka, młódek dobrze się sprawował, to jest wnuczka Bolta plus moje gołębie, takie sprawdzone już. Później będzie jeszcze taka perełka też, prawnuczka Bolta razy Dakar. W ogóle na 8 bardzo ciekawych w rodowodach jest tam wszystko opisane. Bardzo ciekawych gołębi, także zapraszam. Dokładnie, hodowcy. Nie będziemy tutaj przeciągać, tylko to jest taki materiał krótki, informacyjny, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że przy pierwszej mojej wizycie od razu zrobiliśmy dwie aukcje. Nie, właśnie zakontraktowana była tylko jedna aukcja. Wywiązaliśmy się z niej, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co nas przede wszystkim bardzo mocno cieszy, bo no wiecie hodowcy, jeżeli ja z perspektywy jako właściciel firmy robię aukcję dla pana Jurka, no chciałbym, żeby ta aukcja wystrzeliła jak najlepiej, no i jak najlepiej, żeby pan Jurek był zadowolony, no bo no o to w tym głównie chodzi, żeby klient kupujący zdobył super gołębia, a tam był mega dobry gąb, bo na pierwszej pozycji to był taki, no... Tam na tej aukcji były naprawy rakiety. Nie oznacza to, że na tej aukcji, którą dzisiaj robimy, są gorsze. Myślę, że jeszcze. Choć tamten to był tak dosłownie wzięty, zeszedłem do gołębnika, pierwszy z brzegu, przy drzwiach był akurat, go wziąłem już. Także robimy... Bolta, a do... mam ich kilka. Dokładnie. Także hodowcy, zapraszam do tej aukcji. Dobry lot. Panie Jurku, ogromne dzięki za tą drugą aukcję. A możliwe, że w roku 2025, czyli za rok, pana Jurka przekonam do jeszcze jednej aukcji, ale już to za rok to... Już wystarczy. Dokładnie. Dobry lot i zapraszam na hodowcę. Zapraszamy. Dobry lot.